Istnieje taki stereotyp od wielu lat, że za twoją karierę odpowiada twój mąż. I teraz jest pytanie, czy on jest prawdziwy, czy nie? I w ogóle, czy dobrze jest, jak jest w małżeństwie rywalizacja? Bo zawsze ona odbywa się kosztem kogoś. Chciałbym, żebyś się do tego odniosła. Sorry, no. Wiem, że to może nie jest miłe dla ciebie, ale to musi paść w tym programie. Czemu nie jest miłe? No oczywiście, że ja się nie dziwię tej opinii, bo pracuję z moim mężem od wielu lat. Wszystkiego nauczyłam się w Teatrze Buffo. Czy to jest prawda, że ty go poznałaś mając 13 lat? To znaczy poznałam, on wpadł jak ogień, jak były eliminacje do metra. Ja próbowałam się dostać do tej drugiej obsady, kiedy pierwsza jechała na Broadway. I to rzeczywiście pierwszy raz widziałam, on wpadł i wypadł. Miałeś 13 lat, jak powiedziałaś, to będzie mój mąż? Jezu! No wiesz co, po tym spotkaniu krótkim, kiedy on powiedział, słuchaj, ty jesteś za młoda, żeby tutaj wchodzić w taki projekt, to jest teatr, skończ szkołę i wracaj, bo wiesz, bo to za dużo zamieszania. Też tak czasami mówię, ale potem nie wracają. A ja wróciłam. No i... właśnie. A to jest prawda, że jakby on nie wyszło ci z nim, to ty chciałaś się hajtnąć z Jacksonem Michaelem? O Jezus. No słuchaj. Dziwne no... masz wybory, naprawdę. No. No ja byłam nastolatką, Michael Jackson. Nie, no dobrze, Jackson ale wiesz, był, dobrze, wiesz, dobrze, że dobra, nie ale... Dobrze, że Michael nie. Dobrze, że Michael nie. Dobrze, że miał. Tak. I co? No i... Rządził twoją karierą, czy nie rządził? Prosta pytanie, prosta odpowiedź. Czy jest tu jakiś problem, czy nie? Słuchaj, mówisz o rywalizacji, mówisz, że jest ta rywalizacja. Tej rywalizacji nie ma. My się, wiesz, wspieramy wzajemnie. To jest cudowne, bo ja mam ogromne wsparcie, jak realizuję swoje projekty. Janusz się nie wtrąca i to jest cudowne. Jeżeli ja bym potrzebowała jakiejś pomocy, to zawsze mogę liczyć, wiesz, na niego. I tyle, że w moich projektach to ja się nie pytam nikogo, co mam zrobić, jak mam zrobić, bo ja wiem, jak ja chcę to robić. Okay. Bo już jestem na innym etapie. Ja już naprawdę bardzo dużo rzeczy widziałam, zrobiłam. Różnie to bywało. To nie jest tak, że ja miałam same sukcesy i to wszystko jest takie, wiesz, usłane różami. No nie, to jest no, ciężka praca na pewno. Ale ważne jest, że no w teatrze Janusz jest autorytetem dla nas wszystkich, no jest, również dla mnie. I... Ja patrzyłem, jak on tańczył, ja próbowałem uczyć się tańczyć na jego tańcu. Świnia, świnia, świnia.